STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Trenerze, w tej chwili powinniśmy przygotowywać się do meczu z Pogonią Szczecin. Mecz jednak został odwołany z powodu przypadku koronawirusa, który mocno zaatakował szczeciński zespół. Oczywiście wszyscy życzymy Pogoni szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast czy ta sytuacja mocno komplikuje nasz mikrocykl treningowy? Akurat w tej sytuacji mamy inne rozwiązania. Mamy do dyspozycji zespół rezerw, zespół CLJ, jak i również składa się tutaj bardzo fajnie, bo zostali nasi bramkarze powołani do reprezentacji. I jest to na pewno wielkie wyróżnienie, czy dla Pawła Steinborsa, czy dla Xaviera Dziekońskiego, jak i również dla Bartka Maliszewskiego, bo wszyscy ci chłopcy wyjeżdżają na reprezentację i oni swoją tą praktykę meczową na pewno złapią na meczach reprezentacji. I ja tutaj niezmiernie się cieszę, że akurat udało się wskoczyć na taki poziom tym chłopakom, że zostali zauważeni i że będą mieli możliwość zaprezentowania się w reprezentacjach w swoich rocznikach. Czy te powołania, oczywiście będące jakimś tam splendorem dla Jagiellonii, nie są dla Pana jakąś komplikacją, zważywszy na fakt, że z czterech bramkarzy będących w kadrze pierwszej drużyny, trzech jedzie na kadrę, zostaje w zasadzie z nami tylko Damian Węglarz. No i jak sobie trener zamierza z tą sytuacją poradzić? Taki wyjazd dla tych chłopaków to jest doświadczenie, które na pewno pozwoli im jeszcze szybciej się rozwijać. Zostaje tutaj na miejscu Damian Węglarz, są również zawodnicy jeszcze na tych pozycjach bramkarza w zespole rezerw, jak i w kadrach młodzieżowych. Będziemy się posiłkować tymi bramkarzami. Trenerze, wszyscy wiemy, że w zasadzie my trochę wcześniej rozpoczęliśmy tę przerwę na kadrę. Trochę niespodziewanie, nieplanowana ta przerwa nam wypadła. Ostatni mecz, wiadomo, wszyscy widzieliśmy, ta porażka z Zagłębiem Lubin. Chyba taki czas na analizę tego, co nie wyszło w tym ostatnim meczu. Oczywiście, analiza była zaraz po meczu, jak i ciągle trwa. Wyciągnęliśmy, myślę, wnioski. Wiadomo, że po przegranym meczu już na drugi dzień chciałoby się zagrać następny, żeby się zrehabilitować. Jednak ten okres został wydłużony praktycznie do 3 tygodni, ale myślę, że spożytkujemy go dobrze i wyciągniemy wnioski i do meczu z Lechem będziemy już przygotowani na 100%. Właśnie Lech dzisiaj gra mecz o wejście do fazy grupowej Ligi Europy, tak więc może wszystko wskazywać na to, oczywiście czego życzymy Lechowi, że starcie tutaj w Białymstoku będzie dla Lecha ostatnim meczem przed pierwszą meczem fazy pucharowej. No myślę, że z punktu widzenia kibiców kibicujemy oczywiście i trzymamy kciuki, czy za Lecha, czy za Legię, bo wiadomo, mecze w europejskich pucharach dodają splendoru całej polskiej piłce. Trenerze, jeszcze zapytam o taką ogólną sytuację w zespole. Wiadomo, że ostatnio problemy zdrowotne nieco wykluczyły Iwana Runię. No i pytanie, czy Iwan będzie gotowy w ciągu tych 3 tygodni. Wiele wskazuje na to, że chyba tak. No, myślę, że piłka nożna jest taką dyscypliną, że kontuzje są nieodzowną rzeczą i tutaj każdy zawodnik jest narażony na ryzyko kontuzji, dlatego też kadry zawodnicze są nie tylko 11 zawodników, a większe i kontuzja jednego jest szansą dla innego, ale tutaj trzymamy kciuki za Iwana, jak i również za Błażeja, który też jest kontuzjowany, ale myślimy, że ta przerwa na reprezentację pozwoli im dojść do pełni sił. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.